Rozumiem, że w okresie prób do Halki pan wykorzystuje każdą chwilę na przygotowania, nawet te momenty w samochodzie. Czasami gdzieś ta prawa ręka po prostu dryguje, albo jeśli są to dzieła wokalne, to czasami staram się także śpiewać poszczególne partie. Z jednej strony uczę się, ale też daje mi to dużo przyjemności. Podejrzewam, że osoby, które gdzieś tam stoją na światłach, patrzą na mnie, chyba śmiesznie wyglądam jednak, śpiewając jakąś arię, na przykład Stolnika. O, mościwi mi panowie Wisny Błonka, alteracji moich dźwięków przedsięwzięcie. Podróżując po Polsce, w repertuarze każdej opery, prędzej czy później, pojawia się Halka. Wy okazji, żeby zaprezentować teraz to dzieło, mieliście co najmniej kilka. Tak, no rok jest szczególny, stulecie odzyskania niepodległości i w ten rok, kończąc rok polski w Operze Wrocławskiej, chcemy zaprezentować Halkę Stanisława Moniuszki w nowej inscenizacji, kończąc rok polski, a jednocześnie rozpoczynając rok moniuszkowski, czyli rok 2019, gdzie będziemy obchodzić 200. rocznicę urodzin ojca polskiej opery narodowej. Poza tym w tym roku, czyli w roku 2018, obchodzimy 160. rocznicę od prapremiery warszawskiej, czteroaktowej wersji Halki. To było 1 stycznia. No, oprócz tego jeszcze 170. rocznica wersji wileńskiej, aczkolwiek jest to zupełnie inna wersja niż wersja warszawska. A dla Wrocławia sam tytuł Halka też ma wyjątkowe znaczenie. Na pewno. Jest to szczególna pozycja repertuarowa, między innymi dlatego, że Halka zabrzmiała już we wrześniu 1945 roku, tuż po wojnie, jako pierwsza premiera w Operze Wrocławskiej, gdzie artystami byli artyści polscy, z Polski, ale także artyści z Niemiec, więc to było szczególny czas i szczególne wykonanie, szczególna premiera. A skąd w ogóle pomysł, by powierzyć reżyserię Halki ikonie polskiego kina? Chcieliśmy, aby spojrzenie na tę nową inscenizację było spojrzeniem osadzonym w tradycji, ale także patrzącym w przyszłość. Scenografia i kostiumy będą właśnie osadzone mocno w tradycji dotychczasowych wykonań Halki. Natomiast jeśli chodzi o tę warstwę kinową, teatralną, to będziemy chcieli skorzystać z tego wszystkiego, z tych wszystkich możliwości wspaniałych, które dają szeroko rozumiane multimedia. Myślę tutaj o światłach, o projekcjach filmowych, więc będzie to na pewno